ale mgła, lasu w ogóle nie widać. Wchodzimy na wybieg i oczywiście zamykamy go, żeby jak wypuszczę kury, te nasze szaleńce, żeby mi nie zwiały poza właśnie wybieg. Ale dzisiaj, jak na pewno wielu z Was widzi po tytule dzisiejszego filmu, postaram Wam się poświęcić parę chwil na to, aby powiedzieć mniej więcej, jaka pasza jest lepsza dla naszych kur. Czy jest to, czy jest lepsza sypka, czy może ten granulat. Ale odpowiedź znajdziecie właśnie w tym filmie, do którego serdecznie Was zapraszam. A w międzyczasie tutaj kurkom dam jeść i widzimy się już zaraz. Zapraszam. Więc tak, jak widzicie, mam już tutaj przed sobą paszę dla moich kur, którą stosuję oczywiście od czasu do czasu. Jest to pasza typu Nioska. Wiem, że lepsze są takie własne robione pasze, bo są o wiele w 100% lepsze, ale ja nie mam tej możliwości robienia tej paszy, ale może kiedyś się tego zadania podejmę, ale mówię, się zobaczy. Na razie muszę kupować taką przemysłową, ale ona też odgrywa ważną rolę, bo też na przykład w nieśności kur pomaga i w różnych tych innych zaletach. I też tutaj mamy wypisane składniki, co się tu znajduje. Niestety ta kartka jest jakoś przyczepiona do góry nogami, nie wiem czemu. Ale tutaj mamy tutaj skład, czyli pszenica, kukurydza śruta, poekstrakcyjna, sojowa, jęczmień, ekologiczny 50% i tak dalej, węglan wapnia. Także te wszystkie składniki się tam zachowują w tej paszy. I co też jest dobre, że ona jest zmielona. Tutaj mamy tą mieloną paszę. O, tutaj mamy mieloną i to nie jest ten granulat, czyli tak zwany pellet, bo są też pasze takie zmielone i granulowane. Moje kury akurat preferują paszę mieloną, a nie pellet. Nie wiem czemu, bo kiedyś kupiłem im tą granulowaną, to niestety nie preferowały jej zbytnio i im jakoś nie wchodziła. Nie wchodziła do gustu. A jak podaję im mieloną, to wcina im, no im się te, jak to ja powiadam, grzebienie się trzęsą. I zaraz zobaczycie, jak będą im się trzęsły, bo już trochę tutaj dostały. Ale mówię, od czasu do czasu im to podaję. Nie mówię, że codziennie, tylko od czasu do czasu. Na przykład co tydzień tagą. Ale pasza sypka też ma swoje plusy, ponieważ łatwo ją się na przykład miesza z pyrkami do kur i z innymi tymi składnikami. Na przykład innym hodowcom się pomaga mieszać po prostu z różnymi składnikami do kur, na przykład ze zbożem, z pyrkami i tym podobne. Ale tak jak mówię, każdy coś ma swoje plusy i minusy. Minusów zbytnio nie jestem Wam w stanie tutaj wymienić, ale plus jest taki, że łatwo ją się miesza na przykład z pyrkami i różnymi składnikami. I jaka pasza lepsza dla kur, czy sypka, czy granulat, tak zwany ten pellet w nawiasie, to po prostu zależy też od waszych kur, od gustu waszych kur, bo niektóre kury wolą właśnie granulat, a niektóre wolą taką sypką, taką zmieloną. I to też ma bardzo ważny wpływ, bo jeżeli chcecie mieć po prostu sypką
sypką paszę czy granulat, to też wasze kury muszą mieć w tym też udział, bo one też podejmują decyzje, no że tak powiem, no i ich się nie zapytacie, ale możecie chociaż zobaczyć, jak one będą reagować na tą paszę, czy jak im podacie tą sypką, to jak będą ją jeść, czy z zapałem, czy tak z sentymentem, a jak podacie im granulat, to czy będą ją też wcinać, czy tak też słabo. Ale dosyć tego biadolenia. Trzeba wypuścić kury, bo my gadu, a tu kury czekają. Ale co zrobić? Nic. No, let's go, kury. Petarda. Ogień. Taka cała armia. Armia kur. No, Stefan, siemano. Felix, Pirat. O, Kazimierz. Witaj, Kaziu. Siemanko, z ranka. Witajcie, moi drodzy przyjaciele. Miło was spotkać. A co w kurniku? Czysto, świeżo. Tylko już tutaj musieliście tam i karmidło przewrócić. O, zaraz jak wam tutaj podłożyłem, to wam tutaj tak lepiej. Nie rusza wam się to poidło. O, Silunia pije wodę. I tutaj też wczoraj, jak mówiłem we filmie, miały tutaj pościelone i wyczyszczone. Oczywiście te odchody ich już są tutaj na tej słomie, bo przez noc się nagromadzą, ale to tam wiadomo, nic się nie zrobi. Witaj, Silko. Idź na wybieg, jak chcesz, oczywiście, bo ja nie zmuszam. Która chce, to wychodzi, ale one i tak wyjdą. No i kurki sobie zajadają, wcinają. Smacznego, kurki. Bon appetit. No tutaj też mają w tej drugiej części. Tutaj jeszcze muszę im odkryć ten popiół, bo na noc przykryłem, bo żeby jakby padał deszcz. Bo jak też było wczoraj w nocy mgła, jeszcze się miejscami utrzymuje. Jak widzicie, to po prostu, żeby ten popiół nie namógł. I właśnie ten daszek się sprawuje nie tylko ochroną dla kur, ale też dla popiołu na przykład, bo tam gdzie im wysypałem wczoraj, to już śladu po nim nie ma, tylko tutaj w oponie jest to dłużej, tak będą miały zabawę, taki plac zabaw malutki. Rambo, co tam? Musimy słuchać. Spało się dobrze? Chyba tak. Ale wcinają. Głodne. Przecież ja was nie głodzę, ale dobrze, że jecie. Dobrze, że macie apetyt, bo gdybyście nie miały, to chyba by było coś z wami nie w porządku. A tak to jest okej. Co tam, Leghorn? Wy patrzycie, czy ja nie mam jedzenia na ręce, nie? Patrz. No nie mam. Bo one już się tak oswoiły ze mną z tego karmienia z ręki, że tutaj podchodzą i patrzą, czy jakiegoś tam jedzonka dla nich nie mam, tego przysmaczku. Ale nie mam. Później, kurki, wszystko w swoim czasie wyżarło okienne. O, Stefan aż musiał dać sygnał, że jest tutaj obecny na tym wybiegu. O, I am Tsemani. Kuro, weź trochę urośnij, bo mam nadzieję, że jeszcze urośniesz. Bo jesteś taka mała jak kuropatwa, no szczerze powiem, nie ukrywając i nie owijając nic w bawełnę. Niektóre I am Tsemani to są większe. Na przykład ten kogut. Wy jesteście chyba jeszcze młode, to... Ale mam nadzieję, że urośniesz. Będę pod wrażeniem. Dobra, moi drodzy, ja się z wami już muszę żegnać, bo zmykam do domu. Miło było w dzisiejszym filmie. Pozdrawiam was serdecznie, oczywiście tutaj z moją wiejską zagrodą. Pozostawcie łapkę w górę, jeśli czegoś się dowiedzieliście i filmik wam się spodobał. Polecajcie, udostępniajcie kanał oraz filmy dalej.
I odsyłam was również na naszą grupę na Facebooku. Link do tej grupy znajdziecie w opisie tego filmu, jak i pod każdym innym. Tutaj tych przyjaciółki już się zgromadzają, bo jak już uklęknę, to już patrzę, czy czegoś nie mam. O, no nie mam, kury, no co jest? A ty co, patrzysz? Także do zobaczenia w kolejnym filmie i trzymajcie się ciepło. Na razie.